Cześć. Naszym dzisiejszym gościem Marcin Karbownik, drużyna Best Boys Bloom. Cześć Marcin. Jak oceniasz początek sezonu w waszym wykonaniu? Dwa pierwsze mecze nie najlepsze, ale myślę, że już się zgrywamy, jest bardzo fajnie. Nie najlepsze to chyba delikatne słowo, bo wydawało mi się z boku, że wyglądało to naprawdę słabo, albo nawet bardzo słabo. No, początek. Początek, ludzie zeszli z piasku, wiadomo, stare kości, zarzewiałe po piasku. Myślę, że jest bardzo. Nie miałeś takiego poczucia, że gdzieś tam grając w drugiej lidze, jako drużyna, nie mówię tylko o tobie, tylko jako drużyna, no spadliście do tej trzeciej ligi, no ale już gdzieś tam poziom będzie zdecydowanie inny i będziecie sobie radzili trochę lepiej? Nie, jednak wiecie, że te ligi z roku na rok są jednak coraz wyższe, tak? Coraz lepiej grają drużyny, ten poziom jest naprawdę wyższy. To jest różnica między trzecią a drugą ligą. Coraz bardziej się zaciera. Tak, coraz bardziej się zaciera. Najtrudniejszy przeciwnik w tym sezonie, taki, gdzie naprawdę czuliście, że nie możecie nic zrobić? Najciężej się grał ze Spinnetem, tak? No to był pierwszy mecz i ja myślę, że gdybyśmy zagrali z nimi teraz, też wynik byłby trochę inny. Tak? Tak więc na razie ja myślę, że można było powalczyć z każdym. A dzisiaj gracie z drużyną Wolves Volley, cokolwiek o tej drużynie wiecie, czy zagadka? Zagadka dla mnie. Zagadka. Tutaj dosyć podzielone zdania. Połowa ludzi gdzieś tam 2-1 dla was stawiała, połowa 2-1 dla Wolves Volley, także no, oczekujemy, że będzie to ciekawe spotkanie. Myśleliście przed początkiem sezonu, gdzieś tam stawialiście sobie jakiś cel, jakieś konkretne miejsce, czy na spontanie raczej? Tak, przede wszystkim naszym głównym celem jest utrzymanie się w lidze. Okej, okay, myślę, że to się uda. Tak, tylko mamy taką nadzieję, jesteśmy na dobrej drodze, a dalej co będzie, to już jest czysta zabawa. Bogate doświadczenie w siatkarskiej lidze Trójmiasta masz. Występowałeś w drużynie Omida Team, to się wówczas nazywało, dzisiejsze Eko Hurt. Z tą drużyną zająłeś wicemistrzostwo siatkarskiej ligi Trójmiasta, bo to był ten sezon, w którym zajęliście drugie miejsce. Jak wspominasz tamten okres? To był taki troszkę jakby taka przygoda, nie? Bo to był tak do skoku bardzo krótki sezon, można powiedzieć. Jednak tam Kuba, tak, głównie na środku. Ja tak tutaj do skoku, ale bardzo przyjemnie, bardzo fajna drużyna, bardzo fajnie się grało. Pominąłem ten twój początek w siatkarskiej lidze Trójmiasta, Intermarine Masters, bo w tej drużynie na początku występowałeś. Z kolei tamten okres, jak wspominasz, i czemu nie udało wam się kontynuować tej przygody? Tego też ciężko mi powiedzieć, no tak naprawdę. Jakoś tak chyba nie zebraliśmy się, żeby dalej kontynuować, tak? Jak już wypadliśmy, no to niestety ciężko wrócić do tej ligi, nie? Jest tyle chętnych drużyn, że już ciężko wrócić. Ale większość składu naszego tutaj w Baseball Blue to jest też jednak ma swoją przeszłość w Intermarine. Jeszcze epizod drużyny Team Spontan. Może nie taki epizod, bo cały sezon rozegrany. Jak tam ten okres? Z każdą drużyną się gra naprawdę fajnie, aczkolwiek myślę, że tutaj czy Intermarine i Best Boys Bloom jednak to te zgranie jest trochę lepsze, tak? Bo tak troszeczkę więcej ze sobą gramy w spontanie, no, był też taki doskok, to wiadomo, jak na środku, trzeba się grać z tym rozgrywającym, więc sam bywa. Okej, seria łatwych pytań za nami, teraz przechodzimy do tego trudniejszego pytania. Drużyna Best Boys Bloom, jak spojrzymy sobie na kadrę zespołu w poprzednim sezonie w drugiej lidze, no zupełnie inna drużyna. Może nie zupełnie, ale naprawdę bardzo dużo różnic między tym, co było w drugiej, a tym, co w trzeciej lidze. Z czego to wynika? Dużo chłopaków właśnie z Intermarine Masters, z którym również występujesz gdzieś tam na różnych turniejach, odeszło z tej drużyny. Czy były tam jakieś tarcia? Co spowodowało, że stało się jak stało? Nie wiem, czy tarcia, po prostu taka decyzja jednak. No nie każdy miał ochotę grać w tej trzeciej lidze z różnych przyczyn, może czasowych, a może też ambicjonalnych czasami. Natomiast no, uważam, że zespół, te zmiany, które są bardzo fajne, tak? Jak widać ten. No, gramy w trzeciej lidze, nie w drugiej, więc też ten poziom zespołowy jest inny, tak ogólnej ligi. Natomiast ważne jest to, że jest zabawa, że potrafimy grać dalej. Pytam, ponieważ na początku tego sezonu nie byłeś zapisany pierwotnie do drużyny Best Boys Bloom. Byłeś chyba dopisany po pewnym czasie. Namyśliłeś się, żeby grać w tej drużynie? Też byłeś jednym z tych, którzy początkowo nie chcieli występować w trzeciej lidze? Nie, zupełnie nie. No były też takie zakusy, żeby spróbować zagrać w Intermarine, wtedy tam tak wystarczył, żeby grał. Natomiast bez Bloom zostali i gramy razem. No właśnie, kilka słów o Intermarine. Jeździcie na różnego rodzaju turnieje, nawet za granicę. Jak to wygląda? Czy wy trenujecie na co dzień, czy po prostu spotykacie się tylko przy okazji turniejów? Tak, są treningi co tydzień, nawet dwa razy w tygodniu ostatnio, więc bardzo fajnie. Jutro jedziemy na turniej do Ostrołęki na przykład, tak więc cały czas staramy się grać gdzieś dalej. Chyba najmłodszy z Intermarine Masters? Zgadza się.
43. Research zrobiłem przed tym wywiadem. Marcin, życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu. Liczycie na ten powrót w przyszłości do drugiej ligi, czy raczej na spokojnie? Zawsze, na każdy mecz przychodzi, żeby wygrać. Mm-hmm. Tak, więc jeżeli to doprowadzi nasze wygrane do tego, że będziemy w drugiej lidze, to zagramy w drugiej. Najlepsze wasze spotkanie w tym sezonie? Myślę, że no, tu Axis i Bayer gdzieś, mm-hmm. tak? No to z aktywnymi to jakoś tak, to chyba to chłopaki troszkę tak mieli słabszy dzień i co prawda się grało bardzo dobrze, tak? Mm-hmm. No jednak widać, że po tej drugiej stronie tam coś nie szło. Rzadko spotyka się sytuacja, w której środkowy ma najwięcej punktów w całej drużynie, a w twoim przypadku tak jest. No, to nie moja zasługa, tylko drużyny, tak? Bo mamy ostatnio MVP, mm-hmm. Majdan, później mamy rozgrywającego Majdan, to zespół Majdanów, to ja tam tylko skaczę, a oni rzucają piłkę. Tak. No, trzech Majdanów w składzie, ostatnio nawet widziałem gang Łysego, tak? Jakoś tak. No dobra, życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia na sali. Dzięki. Dzięki.